O nie, patrz, Bella, to idzie jeszcze świńskie tsunami na nas. O masakra, musimy uciekać. Uciekajmy, uciekajmy, szybko biegniemy do doktora Altifa. Czy on nam pomoże, to ja nie wiem, no. Yo, siemanko, z tej strony witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale. Ze mną dzisiaj jest Bella. Siemanko. Jest to kolejny odcineczek z Tsunami Challenge. Jeżeli film wam się spodoba, zostawcie łapeczkę w górę i wpadajcie na vitoshop.pl, gdzie możecie kupić ostatnie sztuki koszulek z podpisem na wizytówce. Także lecimy, słuchajcie, dzisiaj mamy pierwszą lekcję polskiego, także lecimy na polski. Jestem bardzo ciekawy, czy dzisiaj będzie jakiś tsunami, czy może będziemy mieli spokój dzisiaj. Może byś się szkołą zajął, może byś się szkołą zajął, no. Dobra, idziemy na polski, polski mamy tutaj. Uuu, już się prawie zaczęła lekcja, dobra, ty. Dawaj, a ten ziomek, co tu stoi tak z tyłu, dobra, siadamy. Mi miejsce chcę zająć. Ej, faktycznie, wbijaj się szybko, wpadaj tam, siadaj, dobra, okej, siedzimy, cicho, cicho. O, Bella, ale nudny ten polski, jakieś dziwne lektury nam to zadają. No, masz rację, ale wiesz co, pamiętasz, co robimy na następnej lekcji chemii? Chyba zapomniałem, nie, a co? No, robimy swoje miksturki. Jak? Miksturki? Ja nic nie przygotowałem się w ogóle. No nie mów, że zapomniałeś. No musiałem zapomnieć, ej, no i co teraz? No, jak zwykle, widzisz, o wszystkim ja muszę pamiętać. Ale masz szczęście, że to jest praca w parach i ja wzięłam więcej rzeczy ze sobą. Aha. No, tylko że zapomniałam jednej rzeczy, jednego składnika i musisz iść za to na dwór i pozbierać kilka kwiatków. Dobra, a ile mniej więcej tak sztuk? Cztery. Cztery sztuki, dobra, tak. To czekaj, jak się skończy. O, akurat jest dzwonek, dobra. To ja lecę szybko pozbierać, dobra. I zaraz wrócę do was na lekcję, dobra? Okej. Okay. Okej, okay, dobra, to ja lecę. To słuchajcie, no nie masakra, ja zapomniałem w ogóle, że mam dzisiaj chemię i nic się nie przygotowałem totalnie. Ale wiem, że gdzieś tutaj są kwiatki na zewnątrz. Tylko muszę tak dookoła tutaj przejść niestety, bo tutaj nie ma takiego przejścia. Idę pozbieram, o tu są jakieś kwiatki, dobra, ej, to te pozbieram. Tylko że Bella mi nie powiedziała, jaki kolor. Kurczę, dobra, zbiorę te czerwone chyba. Dobra, czekajcie, bo tu jeden mi się nie zebrał. Dobra, zbiorę czerwone, raz, dwa, ona chyba mówiła, że cztery. Dwa, trzy. Okej, okay, cztery, o Jezu, żeby tu pociąg nie jechał. Dobra, spoko, okej, okay, lecę szybko na chemię. Mam nadzieję, że uda mi się zdążyć na tą lekcję. Wiem, że one są gdzieś na samej górze. Tutaj mamy chemię, także biegnę szybko. I ciekawe, jakie miksurki dzisiaj w ogóle będziemy robić. Jestem mega tego ciekawy. O, Bella, mam wszystko, mam wszystkie sztuki tych kwiatków. Dobra, to super, chodź, bo zaraz się zaczyna lekcja. Dobra, to lecimy. Okej, okay, już prawie wszyscy siedzą, dobra. To ja siądę tutaj z tyłu, a ty z przodu. Ja z przodu? No, ty z przodu. Jak to? No dobra. Niech będzie. No w ogóle, ej Bella, bo ja nie pytałem, jaką my miksturkę robimy i nie wiem, jakie kwiatki w ogóle miałem tutaj zebrać. Wiesz co, ja myślałam o miksturce, dzięki której będziemy mogli oddychać pod wodą aż 5 minut. Wow, to mega, super pomysł, tylko mam problem, wiesz? Skąd wiesz, że to zadziała? Kto to wypróbuje? No, nie mam pewności, ale powinno. No, możesz ty wypróbować na przykład. Ja mam wypróbować? No, a czemu nie? O Jezu, no dobra, okej, okay, spoko. To ja się zgłaszam w takim razie. Okej. Okay. Zgłaszam się, dobra. To ja wezmę tutaj tą jedną miksturkę. Spróbuję wypić, uwaga. Uuu, tak dziwnie się czuję trochę, ty. Co ci się stało? Co mi się stało? No jak ty wyglądasz? No jak, czekaj. Coś musiało pójść tak. Co ty się stało i co to była za miksturka? Jak ja jestem świnią? Jakie ty kwiatki zebrałeś? Czerwone? No nie, miały być żółte. No to jak ty mi nie powiedziałeś, co ja teraz mam zrobić? Ja mówiłam. No jak jestem świnią? O nie, wypadła mi ta miksturka. O nie, Bella, patrz co się wydarzyło. Zrzuciłem tą miksturkę i wszyscy zamienili się w świnie teraz. I ja też. O nie, ty, Bella, też jesteś świnką. Nie. Ja nie wierzę, co to się wydarzyło. Czekaj, czy to wszyscy się zamienili? Jezu, wszyscy są świniakami. Wszyscy są świniakami. O nie, Bella, co my za miksturkę zrobiliśmy? Jak my teraz to mamy odkręcić w ogóle? Co tu się wydarzyło, ty? Ja nie wiem, masz jakiś pomysł? Wiesz co, a może doktor? Nasz doktor? Ej, może faktycznie nasz doktor by nam pomógł. Ciekawe, czy on się zamienił w świnie. Jezu, to jestem mega tego ciekawy. Dobra, czekaj, no szukam wyjścia gdzieś tutaj w ogóle. O nie, Bella, patrz, tu wszyscy, totalnie wszyscy są zamienieni w świnie. Masakra, dobra, biegnijmy do doktora Altifa. O nie, patrz, Bella, tu idzie jeszcze świńskie tsunami na nas. O masakra, musimy uciekać. Uciekajmy, szybko biegniemy do doktora Altifa. Biegniemy, czy on nam pomoże, to ja nie wiem. Dobra, patrz, biegniemy. Jezu, się. Wszyscy tu są świniami teraz, masakra, jak nas goni. Teraz to tsunami, słuchajcie, świń. O my god, jak idzie ono wielkie ale w ogóle. Szybkie. Dobra, czekaj, którędy było do doktora, nie pamiętam. Chyba tu? Nie, chyba tu. Nie. Chyba tędy. Czekaj, Boże, nie. Nie wiem. Chyba tędy, dobra, chodź tędy. Dobra, biegnę. Tu, gdzie, bo ja nie mogę cię rozpoznać, bo to jest pełno świń wszędzie dookoła. Jestem za tobą, biegnij. O, wpadnę do dziury! Wpadnę do dziury, nie mogę wyjść! Wszystko! Oh my god! O, dobra, udało mi się! Szybko. Dobra, biegnę. Okej, okay, szybko. Patrzę, nie tylko czy się. Nie, no ja muszę tu kontrolować, czy idzie to z nami.
Oh my god, dobra, lecimy. O, oh, jest, jesteśmy już od doktora Otiva. O Boże, udało nam się uciec przed tym tsunami na razie. No, no to nieźle. Wchodźmy. Dobra, no czekaj, no próbuję. Okej, okay, dobra, jesteśmy. Cześć, doktorze. Cześć. Co wam się stało? Kim wy jesteście? To ja, Vito i Bella, tylko że jesteśmy teraz świniami. Jak to? Dlaczego jesteście świniami? No słuchaj, bo zrobiliśmy taką miksturkę niechcący, bo zrobiliśmy je taką, jaką trzeba i ona nam wypadła i wszyscy zamienili się w świnie. W ogóle całe miasto jest teraz świnią. Ojejku, co wy narobiliście? Aha, i doktorze, teraz leci jeszcze nas tsunami świn, takie różowe i w ogóle pełno świn na nas leci. Żeby to naprawić, musicie zbudować bazę w kształcie głowy świni i spróbować to przetrwać. Dam wam jeszcze 2 butelki, które napełnicie wodą z tego tsunami i to powinno was uratować. Okej, dobra, to dzięki doktorze, w takim razie lecimy z Belą budować tą bazę, no i będziemy czekali na to tsunami teraz, dobra, to trzymaj się na razie, doktorze, dzięki. Dobra, dawaj Bella, lecimy. Ja myślę, że na tą górę musimy się wbić i tam zaczniemy budować. Ja mam 2 butelki z puste, także będziemy mogli napełnić to tą świńską wodą taką. I wtedy mam nadzieję, że to uda nam się, słuchajcie, zrobić i całe miasto uratujemy i wszyscy ludzie wrócą do normy. Dobra, teraz musimy tu jakoś skoczyć. Okay. Ale tu jest ciężko świnią skakać. No ciężko jest świnią skakać. Ale da się, dobra. Czekaj tu na samą górę i myślę, że to będzie spoko, bo wtedy to tsunami jakby nas nie zaleje i będziemy mogli na luzie sobie tutaj, wiesz, napełnić te butelki. To będzie naprawdę, myślę, że to będzie spoko. Dobra, czekaj, będziemy tutaj, myślę, że tutaj możemy budować, koło tej satelity dużej. Vito! Dobra, tutaj budujmy. Boże, jak ciężko stawia się bloki tą świnią, nie można trafić w ogóle. Prawidłowe miejsce. To, gdzie buduję, tam, jak daleko. Co? Bo mnie wygoniłeś. No bo mi przeszkadzałeś. No. 4, 5, 6. Dobra, 7. To będzie teraz tak. Raz, ojej. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobra. Okej, tak będzie git. Dobra, teraz mogę wypełnić to. I co? I mamy świnię taką zbudować. No, no to głowę świni. No to nieźle. Dobra, ja tutaj już wykańczam sobie jedną ściankę. Ale to mega dużo czasu może zająć, bo... Jezu, no nie da się budować tą świnią, słuchajcie, ona ma jakieś dziwne ręce i nie da się. Jak normalnie człowiek może budować, to nie da się tak świnią budować. To jest jakaś masakra. Nie przesadzaj. No nie da się normalnie. Aj tam. Nie tu bloki się stawiają, gdzie powinny się stawiać, jak ma się ten krzyżyk. Ty się przyzwyczajaj. Nie, ja nie chcę, ja chcę się stać człowiekiem z powrotem. A jak się nie uda? Musi się udać. Będziesz musiał się nauczyć tak budować. Przystosować nie. Do siebie. Na pewno ty, nie. Ty, a moja Pysia mnie w ogóle nie pozna. No na pewno, a Hektor też mnie nie pozna raczej. A jak będą nas atakować? Nie, no chyba nie. Nie? No chociaż Hektor może zaatakować świnie. A widzisz, on taki jest. Nie wiem. Dobra, okej, okay. Tutaj jeszcze jedna ścianka mi zostanie. Będzie elegancko to wyglądało, dobra. Ja już mam 3 ścianki. No ja już 4. kończę. Ojej. No tylko, że ja nie mogę stawiać tych bloków, no nie ogarniam. Po prostu do tego. Okej. Dobra, okej. Wszystkie ściany mam gotowe, to od razu sufit sobie pyknę. Na pewno sobie pyknę, jak ja zamiast budować, to ja rozwalam wszystko dookoła, nie? No bo przecież nie da się nakierować normalnie po ludzku. Ja nie wiem, o co ci chodzi. Ja no ja nie mogę nakierować, czaiś. No mam, jestem mniejszy po prostu niż ten krzyżyk i nie mogę tego zrobić. O, muszę taką wysoko kierować, widzisz? O jacie. No. To dziwne, faktycznie. A ty możesz normalnie? Normalnie. No widzisz, a ja nie mogę normalnie. Bo ja jestem normalną świnką. No, a ja mam tak, że muszę to wyżej dużo kierować. Świnka Pepa. Więc to nie jest takie proste jak u ciebie. Się wydaje. Dobra. Okej, okay. Kwadrat mam zrobiony. Teraz jak wygląda świnia? Muszę na siebie popatrzeć. Nie zgapiaj! Dobra, oczy mam czarne. Dobra, czyli w ten sposób. Aha, czyli w ten sposób. Dobra, okej, okay. Czyli tak. Wool. Czarna i biała, okej. Pyk. Ojej. Dobra. Pyk. O. Dobra, oczy. Uuu, trochę mi za wysoko te oczy wyszły, ale dobra. Biała. Tak będą i tu pyszczek. Dobra, czyli pyszczek będzie. O. Biała. Biała. Czarna. O! Jakiegoś zeza moja ma. Ty jakąś zezowatą świnię zrobiłaś. Tak. Dobra, ja patrzę, jak ten pyszczek jeszcze wygląda. Okej, okay. Może tak być, tylko że
Wool jeszcze wezmę i to magenta może. Kogo? Czekaj, nikogo. Tak, bo ty już pewnie znasz takie fajne rzeczy. No nie, no nie mogę stawiać bloków normalnie, to jest najgorsze. Dobra. Okej, okay, ja chyba mam gotowe. W sumie mógłbym klejem to wypełnić. Nie! Różowym. Oj, oj, oj. Co nie? Mam być sama wełna. No jak sama wełna? Kto mi zabroni? Ja. Nie, to byłby już przesadzony pysk. O Boże, nie da się stawiać tych bloków normalnie, to jest najgorsze na świecie. Nie, to brzydko wygląda. No nie mogę postawić bloku, to jest najgorsze, nie? Nie mogę wycelować, no. Czyli? Okej, okay, dobra. Ja już nie kombinuję, u mnie tak wygląda ta moja świnia i tyle. Także możecie ocenić od 1 do 10. Na zero, no bo tu jest nic nie jest zrobione, jest tylko głowa świni, słuchajcie, i pysk. I nic więcej nie ma tak naprawdę, więc jest naprawdę ciężko. Ciężko było to zbudować mi. Moja to jest, o bo... Ty masz ptaka! Ptak świnia w ogóle. Nie, bo ja coś budowuję. Dobra, to strasza się Bela, bo ja już skończyłem moją budowlę i ja już tutaj będę się defensywnie teraz bronił. Okej, okay, Bela, już leć na 100 tsunami. Musimy to teraz jakoś przetrwać. A gdzie ty jesteś? Kiedy ty jesteś? Ja, a ty gdzie? A tu jesteś, dobra. Dobra. Bo wszyscy tacy sami. No, patrz ile tu jest wszędzie świn. Wszyscy się chowają na tą górę, bo myślą, że tutaj przetrwają. Tak, może tak. To jest dobry plan w sumie. Ja się schowam do mojego domku tutaj, do mojej bazy. Nikogo tutaj więcej nie biorę. Wow, ale idzie to ogromne. Ciekawe, czy ja po drabinie mogę wchodzić? Mogę, normalnie. Można? No. Świnia no, może wszystko. Dobra, jestem na górze. Okej, okay, patrzcie, jakie ogromne tsunami, jak zalewa tutaj całe nasze miasto. Wszyscy zamieniają się w świnie, to jest... Ej, co ta moja świnia na głowie stała? Aha! Cześć? Widziałam przez chwilę. Ty tak było, że na głowie stałem. Bo widzę cię z góry też. Dobra, okej, okay, słuchaj. Czekaj, podwórze! Ale ja też tak chcę! Jak to robisz? Ale mi to jest kong, spatrzcie jaka hardkorowa świnia. Jak ty to robisz? Nie wiem, no po prostu umiem, mam taką jedność, że stoję na głowie. Na pewno. Ale to jest epickie, dobra, słuchajcie. Ja też! Wow. Sama! Aha. Ajej. Dobra, czekaj, czy mi się uda jeszcze raz? Tadam! Nie, tak czasami nie można działa. Można się ruszyć już potem. Jak to nie? Ja się ruszałem, opa. I znowu ja. Dobra, okej, okay, słuchajcie, ogromne tsunami leci na nas. Musimy tutaj zebrać z tego tsunami tą świńską wodę. I zobaczymy, czy uda nam się... Aha, nie dałem ci tej. Butelki, trzymaj, chodź tu. Właśnie nie dałeś. Chodź tu, patrzymy jeszcze jak Belly Baza wygląda. O, Belly Baza jest niezła. Możecie ocenić tutaj od 1 do 10 Belly Bazę. Mój pysk jest takiego innego koloru. No widziałem właśnie. Bo tak po prostu się umorusała tak. Aha, w błocie. Dobra, patrzcie jakie ogromne, różowe, świńskie tsunami na nas idzie. Pełno świn wszędzie dookoła. Dobrze, że są przynajmniej przyjazne i nie atakują nas. No bo są to normalni ludzie, ale całe miasto jest zalane i ciekawe, czy nasze bazy to przetrwają, słuchajcie. Zobacz. Jestem bardzo, bardzo... O, jaka fajna świnka mała. Nawet małe dzieci zostały Wszyscy. Ciekawe, czy te nasze bazy przetrwają. To już całe miasto jest zalane, słuchajcie. Całutkie miasto jest zalane. Ale może nam się uda, może nam się uda. Ja tu patrzę, ale już się zbliża coraz bardziej. Więc muszę tutaj kontrolować, żeby jak najszybciej się schować. Czemu te ludzie nie wejdą tu wyżej? Patrz. Ja nie wiem, no trudno, najwyżej się utopią. Będziemy musieli ich uratować, no. Dobra, czekaj, zobaczymy, czy oni będą mogli pływać w ogóle w tym tsunami. Dobra, ja tu jestem na górze. Okej, okay, tu mnie nie zaleje, także moja baza na pewno przetrwa. Jestem na samej górze mojej bazy, więc jest naprawdę spoczko. Ja się jeszcze nie schowałam. Dość lepiej chowaj, Bela. Dobra, okej, okay, patrzcie. Eleganckie tsunami, Jezu. Opa. Już, ej, jedna świnia pływa już tam w środku. Tak? No, widzę, normalnie. To już droga. To epicko, to epicko. Super. Dobra, i łódka by się nam przydała. Weź ogarnij jakąś łódkę. No dobra. Bo mega. Dasz radę coś zrobić? Tak, to weź zrób dwie łódki, te przepłyniemy się potem tsunami. Ale to jest masakra, słuchajcie, patrzcie jak zalewa tutaj wszystko. Całe miasto już naprawdę zalało. Przeżyliśmy tylko my i nasza baza. Dobra, to nieźle, to nieźle. Nieźle to wygląda. Dobra, to może popłynęlibyśmy wtedy w głąb jakby naszego miasta. I tam byśmy zobaczyli, jak to wszystko wygląda i tam gdzieś nabierzemy najwyżej tą wodę, co? Dobra, poczekaj. Bo nasze bazy tutaj przetrwały, widzę na ludzie. Zamknąć swoją bazę. Ej, słuchaj, ale ja czegoś nie rozumiem. To postaw dwie łódki tam gdzieś. Czekaj, ja spróbuję wskoczyć do tej wody. Tam gdzieś, czy po prostu... Wow, wskoczyłem tu elegancko. Ojej.
jestem w środku. Wyrzucę ci, co? Dawaj. A to, bo to ty jesteś, dobra. No, tak, to ja. No, dawaj. Złap. Nie, nie, postaw ją po prostu. Aha, no dobra. Czemu masz mi wyrzucać? Postaw ją mi tu. Postawiłam. Dobra, czekaj, ja spróbuję do niej wsiąść. Czy dam radę wciąć? Woohoo! Jestem, jesteś? Świnia w łódce. Jest, ja też. Ale dobra, się... płyniemy. Nasze bazy przetrwały, słuchajcie, elegancko. Udało się. Ale ciężko w ogóle coś patrzeć. No nie, no da się patrzeć. Dobra, płyniemy w głąb miasta, zobaczymy jak to wygląda. Tylko nasze bazy chyba tylko przetrwały. Całe miasto jest zalane. My god, wszystko jest różowe. O nie, tutaj na dół spływam. Okej, udało mi się. Jeden poziom niżej. Okej, elegancko. Dobra, patrzcie jak to tsunami mega tutaj zalewa. Dobra, Bella teraz nie ma. Koniec zabawy, musimy uratować to miasto. Dobra. Więc musimy wypić te miksturki. Okej, czekaj. Teraz tak, trzeba, a, zszedłeś. To, trzeba to napełnić. Nie, nie zszedłem, tylko rozwaliła mi się. Aha, a ja wyszłam. Okej, dobra, napełnioną mam. Okej, już napełniłem sobie. Ty też sobie napełni. Czekaj, już, tylko muszę. Weź wyżej, już mam. Masz napełnione? Mam. Dobra, to dawaj, pijemy. 3, 2, 1, go. Wow, jest, udało się, Bella. Jesteśmy ludźmi, ale tsunami nadal tutaj jest. Co my mamy zrobić teraz, żeby uratować to miasto przed tym tsunami? Nie mam pomysłu. Ja nie wiem, dobra, ej, nie wiem, coś musimy wykombinować. Szybko, szybko, szybko. Okej, Bella, ja spróbuję jeszcze raz napełnić tą butelkę tą wodą. No. Dobra, i wyrzucę ją tutaj, dobra? I dobra. Zobaczymy, czy to pomoże. Uwaga, 3, 2, 1, go. Okej, udało się, patrz, Bella, jest. Wszystko wróciło do normy, nie było już tego tsunami. Także udało się tak, na maksa. Tak, jak dawniej. Udało się, jesteśmy już ludźmi. I słuchajcie, jeżeli film wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. W komentarzu możecie napisać propozycję na kolejne tsunami. Wam bardzo dziękujemy dzisiaj za uwagę. Widzimy się jutro w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Pa, pa.